Drodzy, kiedy przychodzi na świat dziecko, kiedy w rodzinie pojawia się noworodek, a kiedy pojawia się nowy członek rodziny i zaczynają się odwiedziny i zaczyna się oglądanie tego nowego dziecka i poznawanie nowego członka rodziny, czy też nowego dziecka w gronie przyjaciół, to zazwyczaj pada jedno pytanie. Wiecie jakie? Do kogo podobne? Tak, do kogo podobne jest to dziecko. Tak, do kogo jest podobne. I wszyscy się tam przyglądają, zaglądają, pochylają, szukają różnego rodzaju szczegółów i do kogo ono jest podobne. Kto tutaj jest tym, który może być takim pewnym wzorcem. A kiedy rodziły się moje córki, a miałem przyjemność i przywilej, tak dla mężczyzny to jest przyjemność być przy porodzie. No, dla kobiety chyba trochę mniejszą jest przyjemnością poród, ale dla mężczyzny bycie przy porodzie jest naprawdę niesamowitym wrażeniem. I tutaj panowie, jeżeli będziecie mieli taką możliwość, to naprawdę skorzystajcie z takiej okazji. Ja byłem przy porodzie obu moich córek. W przypadku starszej tak trudno było określić, do kogo jest podobna, ale kiedy rodziła się młodsza córka i gdy tylko po raz pierwszy gdzieś tam ta główka już wyszła na świat zewnętrzny, miałem okazję spojrzeć jej po raz pierwszy w twarz, nie miałem żadnych wątpliwości. Dziadek, mój teść. No teraz córka ma 12 lat i jej kształty twarzy, rysy twarzy no już są inne, już nie przypomina tak bardzo dziadka. Ale od razu widać było, któż to jest. A my jesteśmy niesamowitą mieszanką genów. Tak naprawdę ten efekt końcowy dziedziczymy po naszych rodzicach, dziedziczymy po naszych dziadkach, dziedziczymy po naszych pradziadkach. A cechy charakteru, no to dziedzictwo jest naprawdę bardzo takie szerokie, dlatego że dziedziczymy i barwę oczu, i strukturę włosów, i kształt uszu, i wiele, wiele innych cech fizycznych. I cechy charakterologiczne dziedziczymy. Temperamenty, no czasami można po prostu usłyszeć w innych osobach członków rodziny. To jest niesamowite, niesamowite połączenie. No, czasami kłopotliwe. Słyszałem o historii, w której w rodzinie urodziło się dziecko mające bardzo ciemną karnację skóry. Typowo afrykańską. No i konsternacja w rodzinie, dlatego że nikogo takiego nie było. A skąd się to wzięło? Oczywiście zaraz pada podejrzenie na matkę dziecka, że no gdzieś nie do końca dochowała wierności, no ale ona była niewinna. Absolutnie. Przez cały czas wierna mężowi, więc jakiś fenomen, nie wiadomo skąd się mogło wziąć takie dziecko w rodzinie. No i żeby tak ulżyć tej dziewczynie, córce właściwie, to matka, babcia dziecka, no przyznała się, że gdzieś tam w jej życiu trafił się taki epizod niewierności, a dziedziczenie genetyczne dopiero pojawiło się w kolejnym pokoleniu. Ale kochani, dziedziczenie genetyczne to jest jeden z niesamowitych Bożych cudów. No i gdy patrzymy i tutaj podziwiamy cud Bożego stworzenia, to w świat także chociażby za psalmami podnosimy głowę do góry, patrzymy na gwiazdy, a obserwujemy je i mówimy, ach, jakie to jest niesamowite. Ten ławkość w kosmosie, ten porządek, te barwy galaktyk, które możemy jedynie na fotografiach oglądać, ale niesamowite kształty, niesamowite kolory. Bóg utrzymuje to wszystko w dobrym porządku. Ale cudem Bożego stworzenia jest nie tylko makrokosmos. Cudem Bożego stworzenia jest także mikrokosmos. Spojrzenie w siebie, w głąb swojego organizmu, także w to, co niewidzialne gołym okiem.
Oczywiście genetyka jest całą dziedziną nauki. Zaczęło się od Mendla, który zaczął robić pewne eksperymenty na fasoli i zaczął obserwował to dziedziczenie właśnie wynikające, widoczne właśnie w roślinach fasoli. Ale później zaczęła się cała nauka. No dzisiaj możemy dużo mówić o współczesnej genetyce, jej znaczeniu, ale cały ten proces, łączenie się gamet, powstająca zygota, gdzieś tam łańcuch DNA, który nie jest widoczny gołym okiem. Niesamowite, że w łańcuchu białkowym zapisana jest tak naprawdę duża część naszego życia, całe dziedziczenie. Także to, czy będziemy mieli silne organizmy, czy będziemy mieli słabe organizmy. Patrzę na moją rodzinę. Z jednej strony, kiedy patrzę na historię mojej rodziny, to mówię, o, niesamowite organizmy, niesamowita żywotność. Mój dziadek przeżył 96 lat, ale to nie jest jeszcze rekordzista, bo jedną z najcenniejszych pamiątek w mojej rodzinie jest, czy w moich pamiątek jest moje zdjęcie, a gdy mam kilka miesięcy, jako taki niemowlak jeszcze, i siedzę na kolanach mojego prapradziadka, który przeżył 100 lat i zmarł w kolejnym roku po tym, w którym się urodziłem, gdy miałem kilka miesięcy. A z drugiej strony też widzę, jak niestety przez moją rodzinę to jest ten efekt pewnego zepsucia, które przyszło. Gdzieś tam genetycznie przewijają się różne choroby, które utrudniają życie i osłabiają życie. Kiedy czytam o tym cudzie stworzenia człowieka, kiedy w pewnym momencie Bóg, koronując stworzenie, powiedział, uczyńmy człowieka na obraz nasz i podobieństwo nasze. I gdy czytamy dalej, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój i podobieństwo, to jest dla mnie niesamowity cud. Oczywiście moglibyśmy się zastanawiać dokładnie, na czym polega obraz i podobieństwo do Boga w nas. Czym my jesteśmy podobni? Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się na tym, w czym jesteśmy podobni do Pana Boga. Czy jest to podobieństwo fizyczne? Nie wiem. Dlatego, że tak jak wiemy, Boga w takiej postaci, w jakiej jest, nikt nie widział. Oczywiście są pewne wyobrażenia, antropomorfizacje Boga w Piśmie Świętym, kiedy Bóg jest porównywany i pojawia się jako człowiek. Ale czy dokładnie wygląda tak jak my? Nie wiem. Oczywiście były różne teorie na temat naszego podobieństwa do Boga. Tomasz Zakwinu, słynny teolog, mówił o tym, że człowiek jest podobny do Boga, bo ma wolną wolę i ma zdolność zarządzania, zdolność panowania. Ale myślę, drodzy, że tych wymiarów podobieństwa jest więcej. Kiedy patrzę na Pismo Święte i na cechy Boga, to gdzieś w tych cechach Boga widzę nasze podobieństwo do Niego. Psalm 25 mówi o tym, i 8 wiersz mówi o tym, że Bóg, ja będę tak streszczał troszeczkę, że Bóg jest dobry. My też z natury byliśmy dobrzy. Też kiedy człowiek, Bóg stworzył człowieka, stworzył go z natury dobrym i to jest jedna z tych cech, które nas upodabnia do Boga. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, możemy znaleźć te słowa w 10 rozdziale, 30 wierszu, że powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. No ten fenomen stworzenia, kiedy Bóg mówi, stwórzmy człowieka na obraz nasz, pewna jedność działania. I my też, jako stworzeni na obraz Boga, jesteśmy pewną jednością. Kiedy apostoł Paweł pisał na temat przygotowania na przyjście Chrystusa, to pisał o trzech wymiarach tego przygotowania. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale i 23 wierszu. Niech wasz duch, dusza i ciało będą gotowe na przyjście Jezusa. Jesteśmy jako ludzie taką jednością.
I powinniśmy tę wewnętrzną jedność zachowywać. Dlatego, że kiedy to nie współgra ze sobą, kiedy jest rozbicie między ciałem a duchem, duszą a duchem, duszą a ciałem, czyli emocjami, duchowością, a stroną fizyczną, a tu jeszcze jest strona społeczna, wtedy pojawiają się problemy, czy wewnętrzne, czy duchowe, czy emocjonalne, czy społeczne. Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że zdrowy człowiek to jest ten, który jest zdrowy we wszystkich właśnie tych wymiarach. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że nikt z nas nie jest do końca zdrowym człowiekiem, dlatego że mamy różnego rodzaju słabości, słabe strony, defekty, ale mamy dążyć do tej wewnętrznej jedności. Bóg stworzył człowieka w takiej wewnętrznej jedności. Bóg jest unikalny. Dzisiaj powoli skończyliśmy jedną część Księgi Izajasza, pierwsze 39 rozdziałów. No, tacy liberalni bibliści mówią, że skończyliśmy proto-Izajasza. Zaczynamy drugą część. Między innymi w tej drugiej części Bóg mówi bardzo wiele o tym, że On jest jedynym i wyjątkowym. I my, drodzy, też takimi jesteśmy. Jedynymi i wyjątkowymi. A odwołam się też do takiego cudu genetyki. Kiedy mówimy o tym połączeniu genów różnych ludzi w nas, to zobaczcie, minimum 16 osób ma wpływ na to, jakimi jesteśmy. Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, no ale przecież jeszcze ktoś tam, nasi pradziadkowie, też po kimś coś dziedziczyli. I kiedy to się wszystko kumuluje do danej osoby, to tworzy wyjątkową mieszankę z cech fizycznych i cech emocjonalnych, które powodują, że jesteśmy unikalni, jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni, że na drugim, na całym świecie nie ma drugiego takiego człowieka jak ja. Oczywiście czasami możemy powiedzieć, że to jest taka mieszanka wybuchowa, gdzie kumulują się w jednej osobie różne geny. Oczywiście czasem rodzice zastanawiają się, co, po kim i kto udziedziczy. I zazwyczaj odpowiedź jest prosta. Odpowiedź ojcowska. Ojcowie zazwyczaj mówią, że dziecko po mnie ma same zalety. A wady? No to już nie moja odpowiedzialność. To już druga strona tutaj odpowiada za wady. Ale jesteśmy wyjątkowi. Niepowtarzalni. Jest taki instytut w Szwajcarii, położony w Alpach Szwajcarskich, który od wielu, wielu lat zajmuje się obserwowaniem i wyłapywaniem śnieżynek, płatków śniegu. Można zapytać, po co to, tak? Po co taka działalność? Wykorzystywana jest ta działalność tego instytutu naukowego po to, aby na podstawie tych wyłapanych śnieżynek, ich kształtów, przygotowywać kształty czy wzory haftów artystycznych. No piękne wzorce, prawda? Śnieżynki pod mikroskopem mają niesamowite kształty. Widać te kształty w całej okazałości. I tak jak mówili pracownicy, naukowcy z tego instytutu, przez wiele lat funkcjonowania tego instytutu nie znaleziono dwóch identycznych płatków śniegu, dwóch identycznych śnieżynek. Każda ma inny kształt. To samo jest z nami. Gdybyśmy mieli swojego sobowtóra, to każdy z nas straciłby 50% naszej wartości. Oczywiście mamy do czynienia z bliźniakami jednojajowymi. Im przypisujemy, że są identyczni. Ale oni nie są identyczni. Nawet fizycznie. A już nie mówiąc o cechach charakteru. Jesteśmy podobni do Boga w tym, że jesteśmy kreatywni. Biblia zaczyna się od stwierdzenia, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Zobaczcie, jakie zdolności Pan Bóg dał nam twórcze. Umiejętność tworzenia różnych rzeczy, wymyślania, przeobrażania.
To jest nasze podobieństwo. To jest element naszego podobieństwa do Boga. Bóg obdarzył nas godnością. Bóg jest godny chwały. Ale nas obdarzył także godnością. Psalm 8 o tym mówi, że Bóg uczynił nas niewiele mniejszymi od Boga, obdarzył godnością i dostojeństwem. No, także takim poczuciem właśnie, czym jest dostojeństwo, czym jest właściwe zachowanie, bo Bóg takim właśnie jest. A wreszcie, Bóg dał nam poczucie piękna. Bóg sam ma niesamowite poczucie piękna. Jest Bogiem, który ma wielki dar, kiedy popatrzymy na kwiaty i ich kształty. Kiedy popatrzymy na ptaki i ich kolory. U mnie na balkonie, a mieszkamy w bloku na drugim piętrze, u mnie na balkonie stoi karmi. Specjalnie go tak postawiliśmy, żeby widać było go z okna balkonu. I przyglądam się. Właściwie tak przylatują tylko dwa gatunki. Od wczoraj mamy pewnego nowego gościa, straszny bałaganerz. Ale przylatują przede wszystkim sierpówki. No właściwie nie. Przede wszystkim przylatują sikorki. Zwykłe sikorki. Mały ptaszek. Ale popatrzcie na kolory. Żółty, piękny, czarny pasek po środku, białe obwódki oczu, w takim małym ptaszku, a tak pięknie śpiewa. Cud Bożego stworzenia. Ten bałaganiarz, który przyleciał, to jest drost. No, też go tak poznajemy, jego maniery. A też niesamowity ptak, chociaż szary, ale też ma niesamowite cechy, nazywa się drost śpiewak, bo ma piękny głos. Nam też Bóg dał poczucie piękna. I w tym jesteśmy do Niego podobni. Ale drodzy, z tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, wynikają pewne wnioski dla nas, pewne przywileje dla nas, ale myślę, że też pewne zobowiązania. Łatwo mówić. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga. Ale popatrzcie, posłuchajcie jednego stwierdzenia. Ja zostałem stworzony na podobieństwo Boga. Jak czujecie się, kiedy powtarzacie takie zdanie? Zostałem stworzony na podobieństwo Boga. Jakie samopoczucie w was wywołuje takie stwierdzenie? Prawda, że myślimy o sobie różnie. Różne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Czasami ponosimy porażki. Czasami przeżywamy różnego rodzaju rozczarowania. Czasami jesteśmy krytykowani, a mogli być może poniżani przez innych ludzi. A Bóg mówi, zostałeś stworzony na mój. O, Psalm 139, napisany przez Dawida, mówi o cudzie Bożego stworzenia, który możemy oglądać w nas samych. Kiedy Dawid patrzył na samego siebie, to napisał tak, 13 wiersza. Ty bowiem ukształtowałeś moje wnętrze, utkałeś mnie w łonie matki. Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Twoje dzieła są godne podziwu. Moja dusza wie o tym bardzo dobrze. No niesamowite, prawda? To teraz mam dla was pracę domową. Drogie siostry, wstańcie rano. Stańcie przed lustrem. I zanim nałożycie poranny makijaż. Stańcie przed lustrem i powiedzcie, wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Mężczyźni nie będą mieli problemu z powiedzeniem tego.
Dlatego, że mężczyźni z natury mają świetne poczucie własnej wartości. Ale drogie siostry, stańcie przed lustrem, tak z rana. Zaraz powstanę z łóżka. I powiedzcie, patrząc w lustro, wysławiam Cię, Boże, że tak cudownie mnie stworzyłeś. Ale panowie, też mam dla Was polecenie i radę. Jak będzie Was bolała głowa, kolano, palec, tak, że będziecie czuli, że umieracie, to też powiedzcie, wysławiam Cię, Boże, że tak mnie cudownie stworzyłeś. To jest, drodzy, nasza podstawa do poczucia godności. Jesteśmy stworzeni niewiele mniejsi od Boga. Dzięki temu mamy powód i do tego, niezależnie od tego, co o nas mówią ludzie, co gdzieś diabeł nam podpowiada, mamy powód do tego, żeby szanować samych siebie. Dlatego, że jesteśmy obrazem Boga. Jesteśmy bardzo wiele warci. A ta wartość wynikająca ze stworzenia została przez Pana Boga jeszcze podtrzymana wielką wartością okazaną na krzyżu, gdzie umarł za nas Chrystus. Mogę tutaj cytować pewne słowa Ellen White, która pisała, że Chrystus by przyszedł, nawet gdyby tylko jeden grzesznik potrzebował odkupienia. Że jeden człowiek jest więcej wart niż cały świat. Ty jesteś więcej wart niż cały świat. Oczywiście nie po to, żeby podnosić głowę, zadzierać nosa i czuć jakąś wielką pychę. Ale jesteśmy stworzeni na obraz Boga i mamy powód do wielkiego poczucia naszej godności opartej na Bogu. Ale z tego też wynika, drodzy, jeszcze pewne zobowiązanie. Nie tylko my, nie tylko ja jestem stworzony na obraz Boga, ale każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W Księdze Rodzaju, w 9 rozdziale, 6 wierszu, Pan Bóg nakazał szanować cudze życie ze względu na to, że człowiek został stworzony na obraz Boga. Kto przelewa krew człowieka, tego krew będzie przelana przez człowieka, bo Bóg uczynił człowieka na swój obraz. Drodzy, to jest też bardzo ważna prawda wynikająca z tego aktu stworzenia człowieka. Że jeżeli z jednej strony my mamy prawo do tego, żeby mieć takie wysokie poczucie godności, to mamy też obowiązek szanowania godności drugiego człowieka, dlatego że drugi człowiek także został stworzony na obraz Boga. I myślę, że wiele problemów, które dzisiaj przeżywamy w relacjach międzyludzkich, wynika z tego, że zapomina się, oddziela się, odmawia się komuś bycia stworzeniem na obraz Boga. Historia współczesna, historia całej ludzkości ma wiele takich dramatycznych momentów, w którym ktoś zapominał o tym, że inni też są ludźmi stworzonymi na obraz Boga. Odmawiał tego. Mieszkam w Lublinie, tak jak już Wam wcześniej wspomniałem. I tam jest taki niemy świadek historii ludzi, którzy zapominali czy odmawiali innym obrazu Boga. Traktując jako podludzi. Mam na myśli obóz koncentracyjny na Majdanku w Lublinie. Miejsce, w którym niestety mam, czy obok którego mam niestety okazję często być po sąsiedzku. Mówię niestety, dlatego że po sąsiedzku z obozem koncentracyjnym znajduje się największy cmentarz w Lublinie. I prowadzę tam czasem pogrzeby. I ilekroć tam jestem, to widzę baraki, widzę to miejsce, w którym ginęli ludzie tylko dlatego, że ktoś odmówił im
tego, że są obrazem Boga i zasługują na godność. Niedawno bardzo poruszył mnie pewien film, gdzie gdzieś ta historia została skumulowana w bardzo małym miejscu. Film pod tytułem Ostatni pociąg do Auschwitz. Niesamowity film. Chciałbym Wam go polecić, ale to jest film dla ludzi o naprawdę takim dużym dystansie, nie ludzi nadwrażliwych. Film, który pokazuje historię jednego wagonu, pociągu, który jechał do Auschwitz, bodajże z Berlina. Grupa 100 ludzi stłoczonych w tym wagonie, traktowanych w podły sposób, gdzie walczyli o życie, gdzie obok nich umierali ich bliscy, gdzie byli poniżani, gdzie odmawiano im podstawowych potrzeb, gdzie jechali obok zwłok swoich najbliższych i walczyli o każdy dzień życia, tylko po to, żeby jechać na pewną śmierć. Niesamowita egzystencjalistyczna metafora. Ale między innymi obraz tego, że innym odmawiano bycia istotą stworzoną na obraz Boga. I możemy mówić tutaj dzisiaj o wielkich tragediach, ale zobaczcie, drodzy, skąd biorą się akty przemocy w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Skąd biorą się wielkie konflikty? Skąd biorą się takie bardzo trudne relacje? Poniżanie ludzi? Skąd bierze się mobbing? Skąd biorą się akty przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, przemocy psychicznej? Czy nie z tego, że zapominamy o tym, że drugi człowiek też został stworzony na obraz Boga, a my czasem czujemy się lepsi od nich i uprawnieni do poniżania kogoś? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale zadał takie pytanie: a ty czemu osądzasz swego sługę? Przecież on do Boga należy. Tutaj, gdy Bóg zawierał przymierze z Noe i mówił o nowych warunkach życia na ziemi po potopie, mówił o tym, że mamy szanować życie ze względu na to, że człowiek został stworzony na obraz Boży. Zakazał zabijać. No pamiętacie? Na pewno pamiętacie, czego dotyczy przykazanie nie zabijaj w nauczaniu Pana Jezusa. A nawet jak się gniewasz i przedłużasz ten gniew, nienawiść do drugiego człowieka, to też tak jakbyś go zabijał. To też odmawiasz mu prawa do obrazu Boga. Prawa do tego, że jest stworzony na podobieństwo Boga. I te słowa Boga do Noego dotyczą także naszego zachowania. Z faktu bycia stworzonym na obraz i podobieństwo Boże wynika nasze wielkie poczucie godności. Ale wynika obowiązek poszanowania innych. Kiedyś oglądałem filmik, który był swego czasu dosyć taki znany. Przewijał się przez internet. Filmik, który pokazywał człowieka, który przed kościołem siedzi w ubraniu takim żebraka, człowieka gdzieś tam z marginesu społecznego. Ludzie wchodzący do kościoła różnie reagowali na jego widok. Jedni mu rzucali pieniądze, ktoś tam rzucił komentarz niezbyt przychylny, inni przechodzili obojętnie, ktoś tam próbował przesunąć tego człowieka, by odszedł dalej. Zaczęło się nabożeństwo. Ludzie weszli już do kościoła. No także ten żebrak wstał i zaczął wchodzić do kościoła. I szedł środkiem kościoła. Obok ław kościelnych i ludzi siedzących w kościele. I w pewnym momencie nawet nie zatrzymał się. Szedł dalej, szedł na podium. Stanął za kazalnicą.
zdjął te łachy żebraka. A pod tymi łachami był piękny garnitur. A tym człowiekiem, tym żebrakiem był nowy pastor tego kościoła, który w ten sposób chciał zobaczyć, z jakimi ludźmi ma do czynienia w swoim kościele. I ludzie, którzy wcześniej w tym żebraku nie widzieli obrazu Boga i rzucali jakieś przykre komentarze, nagle zobaczyli, że ten człowiek to jest ich pastor. I zobaczyli w nim obraz Boga. No, drodzy, to jest pytanie, jak my reagujemy na tych, którym się życie bardzo mocno poplątało i są uzależnieni i popełniają różne błędy i gdzieś się gubią w życiu. Czy umiemy na nich patrzeć jako na tych, w których jest obraz Boga? Ale jest jeszcze coś. Coś się popsuło, prawda? Jeżeli jesteśmy podobni do Boga, to czasami zadajemy sobie pytanie, to dlaczego jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy? No znamy historię. Historię grzechu, historię, która spowodowała też, że ten obraz został zatarty, że nie jesteśmy doskonali ani fizycznie, ani emocjonalnie, ani społecznie, ani duchowo. Gdzieś i z pokolenia w pokolenie się to nam coraz bardziej zaciera. Ale Pan Bóg ma, drodzy, bardzo dobrą wiadomość, dobrą ofertę. Gdzieś tam, ja wiem, że dzisiaj medycyna estetyczna może bardzo wiele. Może Pan Bóg nie oferuje tutaj medycyny estetycznej, chociaż mówi o tym, że jeżeli będziemy słuchać Jego zaleceń i rad, to ta nasza strona fizyczna też będzie dobra. I estetycznie też będzie dobra. Ale przede wszystkim Pan Bóg ma pewną ofertę odnowy. Drugi liście do Koryntian, w 3:18. Pan Bóg mówi o tym, że jest możliwość odnowienia w nas Bożego obrazu. Że nie musimy być takimi, jakimi jesteśmy. Paweł pisze tak. My zaś wszyscy, którzy odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana za sprawą Pana, którym jest Duch, przekształcamy się od chwały ku chwale. Ten sam obraz. Bóg proponuje nam odnowienie przez Ducha Świętego. Z tego zniekształconego obrazu, z tych rysów twarzy, rysów charakteru, które gdzieś tam się nam pozamazywały i poprzestawiały. Odnowę w ten sam obraz. Mam znajomych, którzy pracowali w konserwatoriach zabytków i zajmowali się przede wszystkim odnawianiem obrazów albo odnawianiem tkanin. To jest niesamowita praca. Kiedy obrazy oczywiście w miarę upływu czasu niszczą się. Pęka farba, a farba, szczególnie te stare farby naturalne, ulegają procesom utlenienia, tracą kolory. Jakieś mechaniczne uszkodzenia ramy, mechaniczne uszkodzenia płócien. Naturalna rzecz. I gdy mi opowiadali o swojej pracy, to była naprawdę bardzo żmudna praca. Kiedy trzeba było i dobrać odpowiednie materiały, odtworzyć taki skład chemiczny farb, żeby to wyglądało podobnie, ale przede wszystkim odtwarzać kształty w bardzo żmudny sposób. Podobnie tkaniny, dobieranie nitek, wkładanie nitek. Bardzo żmudna praca. Ale efekt końcowy właśnie piękny.
który powoduje, że znowu te obrazy nabierają życia, kolorów, barwy. Drodzy, grzech poniszczył nas i niszczy nas. Ale Pan Bóg ma pewną propozycję. Jeżeli pozwolisz Duchowi Świętemu na to, aby Cię odnawiał, jeżeli pozwolisz Duchowi Świętemu, żeby Cię przekształcał, obraz czy tkanina nie ma wyboru, po prostu fachowcy biorą ją do ręki i ją odtwarzają. My mamy wybór, my możemy pozwolić albo nie. Ale jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu na tę odnowę, jeżeli pozwolimy Duchowi Świętemu na to przekształcenie, to On może odtworzyć w nas jak najbardziej obraz Boga. Jezus jest tym obrazem Boga. Jezus jest tym najdoskonalszym obrazem Boga i może nas odtworzyć właśnie na podobieństwo charakteru Chrystusa. Z tymi cechami, które nazywamy owocem Ducha Świętego. Odtworzyć w nas prawdziwą miłość, która jest największym podobieństwem do Boga. Wyrzucić egoizm, który jest największą przeszkodą w tym odtworzeniu do podobieństwa. Dać pokój, dać piękno, wszystkie te cechy, które nas upodabniają. Mógłbym Wam czytać tutaj wiele cytatów, ale nie ma już za bardzo na to czasu. Ale przeglądałem wypowiedzi Ellen White na temat przywrócenia w nas obrazu Boga. I znalazłem takie cztery warunki, kiedy to przywrócenie i odtworzenie obrazu Boga w nas może być możliwe. Pierwszym warunkiem jest wiara. Jest zaufanie w to, że Bóg może nas właśnie tak odtworzyć. Drugim warunkiem jest poddanie. Jeżeli nie poddamy się, jeżeli nie pozwolimy Duchowi Świętemu, temu, który będzie chciał nas odnawiać, dokonywać tej renowacji, nie będziemy zapraszali Go, to ta praca nie będzie skuteczna. Trzecim warunkiem, który najczęściej się pojawia w słowach Ellen White, jest patrzenie na Jezusa. Dlatego, że On jest wzorcem. On jest tym, który najlepiej odzwierciedla charakter Boga. I przyglądając się Mu poprzez Jego Słowo, poprzez czytanie Ewangelii, ktoś, kto jest szczerze otwarty przed Bogiem, chce takim właśnie być, jak Jezus. I wtedy Duch Święty może działać. Czwartym warunkiem, który może brzmieć troszkę tajemniczo, jest przyjęcie przypisanej sprawiedliwości. Cóż to znaczy przypisana sprawiedliwość? No są dwa rodzaje sprawiedliwości. Jest sprawiedliwość udzielona, którą otrzymujemy poprzez dar przebaczenia grzechów, poprzez śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ale sprawiedliwość przypisana to jest to, co Duch Święty chce z nami zrobić. To jest to przekształcenie, to jest ta odnowa. To jest chęć przyjęcia tego i pozwolenia na to, aby Duch Święty nas właśnie tak zmienia. Czasami są takie śmieszne fotografie, które pokazują ojców i synów. I synowie są takimi miniaturkami ojców, identycznie ubrani. Szczególnie, kiedy ojciec jest ubrany w smokień i cylinder, i taki kilkuletni synek też jest ubrany w smokień i cylinder. Podobny do ojca. Pan Jezus powiedział, że kiedy pytano Go o charakter Boga, powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. No drodzy, to może na wyrost, albo nie na wyrost, ale może dziwnie nam to zabrzmieć. Ale myślę, że dzisiaj potrzeba nam ludzi, potrzeba nam nas, którzy, gdy ludzie będą nas pytali i prosili, pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga, pokaż, jakim jest Bóg, to potrzeba, abyśmy byli takimi, którzy ze spokojnym sumieniem
powiedzą, kto mnie widział, widział Ojca. Czasami mówimy, że jedyną Biblią, jaką czasem ludzie mają możliwość przeczytać, to jest Twoje życie. To jest to, jak żyjesz, jakim jesteś, jaki masz charakter. Możemy mówić wiele pięknych słów na temat Boga, na temat Biblii. Możemy się zamęczyć w reklamowaniu różnych wykładów, roznoszeniu literatury. Ale dla ludzi najważniejszą wartością jest to, co widzą oczami. To, jak to działa w codziennym życiu. Jaki charakter ma człowiek, który opowiada mu o Bogu. I myślę, że to jest ideał. Móc ze spokojnym sumieniem powiedzieć, kto mnie widział, widział Boga. No i oczywiście jest coś przed nami jeszcze. Apostoł Jan w pierwszym liście napisał tak, trzeci rozdział. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego też świat nas nie poznaje, gdyż Jego nie pozna. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ Go ujrzymy takim, jakim jest. Wizja przyszłości. Wizja Królestwa Bożego. Zobaczymy Boga takim, jakim jest, a my będziemy podobni. Ale drodzy, to się samo nie stanie. Dlatego, że trzeci wiersz mówi, każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. I to będzie efekt tego przekształcenia przez Ducha Świętego. Jest takie zdanie napisane przez Ellen White, która właśnie stwierdziła, że charaktery takie, jakie mamy tutaj na ziemi, zaniesiemy do Królestwa Bożego. No nie chodzi o ani o perfekcjonizm, nie o to, żeby się nie przejmować, bo Pan Bóg i tak nas przyjmie. To właśnie chodzi o to, żeby przyjąć tę ofertę Pana Boga, żeby nas przekształcił na swój obraz. Aby Duch Święty mógł skutecznie pracować. Kochani, jesteście bardzo wiele warci. Macie wyjątkową wartość. Każdy z Was ma wyjątkową wartość. Dlatego, że zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Masz prawo szanować siebie. Masz nawet obowiązek szanować samego siebie, swoją godność. Ale masz także obowiązek szanować godność innych ludzi, którzy także zostali stworzeni na obraz Boga. Ale też zachęcam do poddania temu Bożemu działaniu, temu odnawiającemu działaniu, aby nitka po nitce, aby dotknięcie pędzelka za dotknięciem pędzelka. Pan Bóg odtworzył w Was pełen obraz